Siemaneczko ludziska, z tej strony Łukasz, czyli Banboy, a w tym krótkim materiale zobaczycie, gdzie znaleźć wszystkie podręczniki polowe oraz jak zdobyć wpisy do kodeksu w pierwszej części misji Błoto i Krew w Battlefield 1. Zapraszam! No to zaczynamy ludziska. W misji ponad szczytem można znaleźć 5 podręczników polowych oraz uzyskać 3 wpisy do kodeksu. Na początku zajmiemy się podręcznikami polowymi. Pierwszy z nich znajdziemy obok takiego miejsca, gdzie można doładować sobie amunicję. Zresztą widzicie to materiale. Po prawej stronie jest skrzyneczka. Otwieramy ją i podnosimy pierwszy nasz podręcznik. Drugi podręcznik polowy znajdziemy w kościółku, zaraz po zniszczeniu artylerii. Wchodzimy do kościółka, kierujemy się na lewo i obok dwóch kadzi leży skrzynka z podręcznikiem. Ale uwaga, uwaga, jeszcze chwilka, nie wsiadamy do czołgu, nie jedziemy dalej. Przechodzimy sobie na tył kościoła, właściwie na jego bok i obok trzech skrzynek bodajże, zresztą widać to na materiale, jest kolejna skrzyneczka, gdzie podnosimy trzeci podręcznik polowy. Czwarty podręcznik polowy możecie zabrać sobie podczas obrony punktu D. Po prawej stronie jest budynek, za budynkiem leży sobie skrzyneczka, z której podnosimy ten oto podręcznik. Przyszła pora na ostatni podręcznik. Znajdziecie go po prawej stronie głównej drogi, obok wyrzutni, działa, jak to nazwać. Niszczycie czołg, wychodzicie z pojazdu, podnosicie podręcznik i uwaga, uwaga! Wszystkie podręczniki mamy już zebrane i tutaj właśnie po zebraniu ostatniego podręcznika zaczyna się zabawa ze zbieraniem wpisów do kodeksu. Wpisy do kodeksu to nic innego jak takie poboczne zadania, jakie można wykonać podczas gry, podczas przechodzenia kampanii w Battlefield 1. Pierwszy wpis do kodeksu mamy za zebranie wszystkich podręczników polowych. Drugi wpis do kodeksu otrzymamy za zniszczenie wszystkich dział polowych podczas trwania tej części misji, czyli podczas trwania misji ponad szczytem. Jest ich bodajże 36, no musicie być czujni po prostu i niszczyć je, ale uwaga, nie możecie zginąć ani razu, ani nie możecie restartować misji, ponieważ ten wpis do kodeksu się gliczuje i jest go ciężko zdobyć. A trzeci, ostatni wpis do kodeksu otrzymacie, jak zabijecie 5 wrogów jako piekur. Wysiadamy z czołgu w miejscu, gdzie podnosiliśmy pierwszy podręcznik polowy, zabijamy 5 wojaków i mamy ten wpis do kodeksu zrobiony. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że ten krótki filmik Wam się przyda, że znajdziecie wszystkie podręczniki i wszystkie wpisy do kodeksu sobie zdobędziecie. Następne wpisy do kodeksu i podręczniki polowe z misji Mgła Wojny już niebawem u mnie na kanale, muszę je znaleźć, muszę je zdobyć, muszę sobie przejść dalej kampanię. To by było na tyle, komentujcie, łapkujcie, udostępniajcie to wideo, może komuś się przyda. Trzymajcie się i koniecznie w komentarzach mi napiszcie, czy przydał Wam się taki mini poradnik. Na razie i do następnego materiału, siemanko!